Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nie będę udawał, że już przed chwilą tego nie mówiłem. Takie déjà vu, można powiedzieć. Ale nikt nie słyszał. Bo no wiem, no było trudno, nie? Ale ogólnie rzecz ujmując, powiem Państwu, że tak naprawdę zaczynamy dzisiaj już trzeci albo czwarty raz. Najpierw problemy z mikrofonami, potem problemy z internetem. Za trzecim razem Wojtek się spóźnił, a za czwartym razem... Ja się spóźniłem i tak byłem przed czasem, się okazało. A za czwartym razem... No, ktoś nie wcisnął playa, ale nie będziemy pokazywać palcami, nie? Dobra, witam Państwa serdecznie, Paweł Oldi. 2 tygodnie przerwy, mam nadzieję, że się stęskniliście za nami. Jeżeli nie, to nam jest przykro, że się nie stęskniliście. Razem ze mną od mojej prawej strony Robert Silski. Cześć, witam, dzień dobry. Od mojej lewej. I od Wojtka Lewej oczywiście, a dalej od mojej prawej, czyli za prawą ręką Roberta Silskiego, Wojtek Kuchta, też cię witam serdecznie. Ja ciebie też i Państwa jeszcze serdecznie. Tak, i teraz, żeby zacząć trochę inaczej niż zaczynaliśmy za każdym razem wcześniej, to sobie wykombinowałem coś w stylu takim, że powiem... Wykombinował i zapomniał. I musiał zapisać. Że ogólnie bym się teraz już napił, ale ogólnie rzecz ujmując sobie nie dałem wody. Proszę. Nie, to dla ciebie, Wojtek, bo ja tam dolałem coś, więc to dla ciebie. Tym bardziej. Nie, tak? Śmiało. No dobrze, to zdrówka, dziękuję serdecznie. Czekamy, aż trochę Państwo do nas przybędą. Jak widzicie... Ci, którzy się nie zniechęcili. Tak, ci, którzy się nie zniechęcili. Jak widzicie, w tej chwili studio wygląda nasze troszeczkę inaczej, a to dlatego, że nasz stół został przesunięty o około metr do tyłu. Chłopacy mają trudniej z wchodzeniem tutaj, tam od tyłu nie będziemy wyłazić niepotrzebnie. Ale ogólnie rzecz ujmując, chłopacy szczupli, dali radę, ja pewnie miałbym problem. Za to nasza reżyserka pomogła mi, ja mogę dalej tyć, bo z przodu mogę przechodzić sobie, jest naprawdę dużo miejsca. Także serdecznie wam za to dziękuję. No dobra, ale dzisiejszy program... Dziękuję. Jeszcze tak 10 kilo murowane, więc bardzo się z tego cieszę. Będzie 136. Tak? No, a waży 126? Nie, ale 100... Poczekaj, zobaczę, kto ogląda tylko, dobra. Nie, no jak mi się 10 zależy, i będzie 136, a to program zależy. Przeraziłeś mnie trochę. Ale możesz grać na filarze. O właśnie, no do czegoś dążę, nie? No przede wszystkim, tak? Ja dążę przede wszystkim do tego, żeby kiedyś wystąpić na galach zawodowych, tych wszystkich tam jakichś... We wrestlingu już to mam ustalone. O, no właśnie, we wrestlingu. Jak Hulk Hogan. Ale tam ma kto nosić tablicę z numerem równym. Ale takich piersi nie mają. A to może tak. Dobra, przechodzimy już do tego, co się działo w ostatnim czasie, na początek. Wesoło już było. Tak jest, więc teraz przechodzimy do tych rzeczy, które są smutne. I teraz ja ci przerywam. Są rzeczy, które są smutne. Tak. Nasze drużyny pomorskie, bez względu na dyscyplinę, z małymi wyjątkami, nie rozpieszczają nas, a ostatni weekend to było jakieś apogeum. Jest takie powiedzenie, że w każdej beczce miodu może być łyżka dziegciu, a ja mam wrażenie, że my mamy beczkę dziegciu i przydałaby się łyżka miodu, dlatego panowie, idąc tutaj, kupiłem coś na wodę. Niestety nie wiedziałem, że będzie z nami jeden z włodarzy, który siedzi tam z Markiem, więc dla niego nie mam. A zależy co masz. Zależy co masz. Panowie, nie? Do programu musimy coś zjeść, bo nie da inaczej się tego wszystkiego opowiedzieć. Teraz, tak, uwaga, lokowanie produktu. Włodarz nie dostanie, bo nie wiedziałem, że będzie. Ja mogę się podzielić. Rafał, chcesz? Chcesz? Nie? No dobra, a ja chłopaki... I teraz dopiero jak zjem coś słodkiego, to mogę mówić o tych przykrych rzeczach, które zrobili nam sportowcy. Sprawdzam, czy jest miód. Nie ma. Ale to ja mam w takim razie też coś, bo dzisiaj mamy to mogła być wasza reklama, Marek, zbliżenie. Tak, mogła być, mogła być wasza reklama. Ale nie jest jeszcze. Zadzwońcie, dzisiejszy program Okiem Komentatora to również 30. program i tak sobie pomyślałem, że z tego powodu zrobię wam też niespodziankę. I kiedyś rozmawialiśmy o tym, że pewne jedzenie powinno wpadać do tego studia i w ogóle i tak dalej. I swego czasu powiedzieliście o tym, że powinno być to sushi. No. To się program kulinarny się nie dzieje. Słuchajcie. Jest. Minako Sushi. Bardzo proszę. Wow. Jedno. Sushi z Monako? Proszę, tak, z Monako sushi. Z Monako, tak. Proszę. No warto było. Paweł, czekać. Dziękuję. No, naprawdę. Nie ma sushi? To jest kurde fala sportu. Sushi też tu jest, no. Pokażcie sushi. Minako Sushi. To mogła być wasza reklama. O, Wojtek pokazuje, dobrze. I tak, mamy coś słodkiego, mamy... To mogły być wasze reklamy. Będziesz żałował, że wody nie Chyba, że masz coś lepszego. No, ale to już... Dobrze, ja sobie tylko zerknę. Rafał Prokop, rachunki opłacone. Rafał, no niestety wszyscy twoi sąsiedzi no, nie wpłacają tego, co powinni wpłacać. No jest, jak jest, no. Wszyscy za duży transfer internetu w jego bloku pobrali. Tak, o właśnie. Przysiadł przesył w całym Trójmieście. Nie wiedzieliśmy, że jesteś naszym sąsiadem, Rafale. Także dzięki. Mów i dalej, już kończę. Także dzięki. No, Wojtek widać, że głodny był. Dobra, przechodzimy do poważnych rzeczy, do tego, co się działo. Zaczynamy od razu z grubej rury. Lechia Gdańsk. Dzisiaj nasz kolega, można powiedzieć, z Okiem Komentatora, Maciek Słomiński, napisał piękny artykuł, w którym, jak to możemy przeczytać, o tym, żebym imię, nazwisko dobrze powiedział. Michał Brański. Być może będzie tym wielkim, wspaniałym rycerzem, który zmieni coś w zarządzie Lechii Gdańsk. Myślicie, że Maciek ma naprawdę jakieś dobre tam wiadomości, czy to takie raczej jest... Wstał rano, mówi, kurde, trzeba coś zrobić, żeby było ciekawiej. No nie, no gdyby nic nie było na rzeczy, to by nie poleciało nazwisko, no prawdopodobnie... Być może napisałby enigmatycznie, że jedna z najważniejszych postaci w polskim świecie IT i niech się tam ludzie domyślają. Albo, że Marek, człowiek, bo on transmisję robi nasze. Albo, że człowiek... No, oczywiście. Nie jedna firma już straciła szansę mieć Marka w swoim teamie. Tak, tak jest, przypominamy, koszykarze. No, a Marek ten, tylko jeden. Więc nie, no myślę, że nie wypuściłby aż takiej prowokacji. No jest coś na rzeczy, gdzieś tam się przebąkuje, że człowiek ma się pojawić na trybunach na meczu z Krakowią najbliższym w sobotę. Nie wiem, to wszystko jakoś tak się w dziwnej kolejności dzieje. No przecież tak naprawdę chwilę temu nowy prezes się pojawił w klubie. Za chwilę mogą być zmiany właścicielskie. No ze smutkiem stwierdzam, że to pasuje do Lechii w obecnej sytuacji. Tam już chyba nie ma rzeczy niemożliwych. Za każdym razem, jak mi się wydaje, że już mi nic nie zaskoczy, to pojawia się kolejny dzień i nowe niespodzianki. Tak pada. Ja się tylko zastanawiam, w tym artykule mnie no tak trochę rozśmieszyło, że pan Michał Brański w 2016 roku był w 40 najbogatszych Polaków. Się zastanawiam, co od tego 2016 roku się działo, bo od tego czasu był chyba w 100 milu, więc rozumiem, dużo pieniędzy pewnie wydał. 2 lata chyba tam był udziałowcem w 100 milu, ale nie wiem. Podobno nie dogadywał się z Wojtkiem Kowalewskim, prezesem klubu. Więc tak też to nie najlepiej wydłuży, no ale z drugiej strony chyba gorzej już być nie ma. Aha, nigdy nie wiadomo. Nie? Znowu będzie powiedziane, gorzej być nie może, ale no różnie bywa. No zresztą moim zdaniem bardzo fajne i ciekawe jest to, że jest jakiś człowiek, który chce zainwestować w Lechię, mimo tego, że wie, że Lechia spadnie. No bo to już chyba wszyscy sobie możemy powiedzieć, matematycznie że jest możliwe utrzymanie. To ja myślę, że to są całkiem realne szanse na utrzymanie w tej chwili i w tym sezonie. Natomiast pamiętacie, jak kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym momencie. Zastanawialiśmy się, kto może przyjść na trenera. I też się zastanawialiśmy nad zmianami właścicielskimi. Czy to jest zły moment na zakup Lechii? To jest bardzo dobry moment na zakup Lechii. Tak, podobno euro zmieniły się na złotówki. Można to kupić ten produkt dużo taniej niż pół roku temu czy rok temu. Jeżeli gość ma jakąś tam wizję, no to od strony biznesowej to lepszego momentu na zakup może nie mieć. I to trzeba finalizować szybko, bo jak patrzymy na ostatni mecz z Pogonią, no to poza skutecznością i wynikiem, no to w porównaniu z poprzednimi meczami, no to przepaść, tak? To naprawdę dobrze wyglądało. Po raz pierwszy od dawna zobaczyłem zaangażowanie i wolę utrzymania ekstraklasy w samych piłkarzach. Więc za chwilę, jak przyjdzie zwycięstwo, a potem drugie, no to wiecie, no to jest trochę giełda, tak? To są wahnięcia, więc... Ja jakbym miał kupić, to teraz. Wierzę w twoją wiarę ogólnie, że to wszystko ma sens. Historia się powtórzy i ostatni mecz sezonu z Piastem zadecyduje o utrzymaniu. Tak już przecież było, nie? Na przykład. Historia lubi się powtarzać, zatoczyć koło. A może gość ma inną wizję, może teraz przyglądać się, pooglądać, zrobi jakiś audyt. W przypadku odpukać zjazdu do pierwszej ligi, wtedy wejść i stać się człowiekiem, który odbuduje wielkość i zapewni awans i tanio kupić, drogo sprzedać. No, takie jest podejście biznesowe, chociaż ja zawsze mam jakieś takie wewnętrzne opory, że jeżeli się wchodzi w sport i się patrzy na to wyłącznie biznesowo, to się zwykle kończy źle. To musi być jeden biznesmen pasjonat. Tak, nie jeden się tak przejechał. Biznesmen pasjonat, a nie tylko biznesmen. Nie, albo chłopcy wrzucali tam kaskę na 2-3 sezony, potem wyprzedawali, czyścili i drużyna, nie wiem, Grokliny, nie Grokliny, tak? Nagle gdzieś tam w Grodzisku Wielkopolskim, europejskiej puchary, potem zjazd. Okręgówka znowu, czyli takie miejsce naturalne. Tak, no miało być smutno i jest smutno, ale z taką nutką, że może będzie dobrze, jak Robert mówi. Wojtek, ty słyszałem, że byłeś na ostatnim meczu. Jestem załamany w ogóle tym wszystkim, co się dzieje. Miały być derby w Ekstraklasie, a tu Lechia słabo. Tu się zapowiadają derby. Arka słabo. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ale no, gra lepsza jest. Nawet Lechia strzeliła 2 bramki. Problem polega na tym, że jedną ze spalonego, a drugą samobójczą. Ale gra była lepsza, więc no jest taki jakiś prognostyk, tak jak Robert mówi, że coś może się ruszy. No, no tak, złośliwi mówią, że wreszcie pod wodzą Dawida Badii i Lechia strzeliła bramkę. Tylko to nie tak miało być. No właśnie. Do zdobycia jest cały czas w tej chwili 18 jeszcze punktów. 18 punktów, więc nie jest ich mało. Ale nie, się zdziwią, no. Nie? Lech, Raków, Legia, jak przygrają w Lechią. No na pewno się zdziwią, to też będzie. To też wszystko zależy od co realnie... Każda z tych drużyn będzie jeszcze grała w momencie, kiedy przyjdzie im zmierzyć się z Lechią. Bo dzisiaj Krakowia wydaje się dobrym rywalem. Krakowi specjalnie nic nie grozi, ani patrząc w górę, ani patrząc w dół. Co nie znaczy, że Krakowia przyjedzie tutaj oddać punkty, no bo to każdy gra o 3, o kasę, o wszystko. No poza tym jak tu przyjeżdża Krakowia, no to zawsze jest ten dodatkowy jednak smaczek. Tak? Te przyjaźnie, sztamy i tak dalej. Natomiast no tu już nie ma co patrzeć na to, że kto przyjeżdża albo dokąd jedziemy. Tu już trzeba na 150... Trzeba 18 punktów zdobyć. Trzeba brać z wątroby, jak mówi pewien znany były piłkarz, teraz komentator sportowy. I tyle. No tu nawet nie ma co bronić remisu w momencie, kiedy jest końcówka meczu i 0-0. No to wrzucamy wszystko, no bo tu uzbieranie z pojedynczych punkcików, tu się Ekstraklasa nie utrzyma. Tak jest. Przejdźmy w takim razie do drugiej części Trójmiasta. Arka Gdynia w ten weekend. Zresztą może zacznę tak. W ten czas, kiedy nas nie było, dużo się zmieniło. Mamy nowego trenera, Ryszard Wieczorek, którego szczerze mówiąc w latach 90. pamiętam, jaki był całkiem dobrym szkoleniowcem od Wodzisław. Od Wodzisław chyba wtedy nawet w pucharach grała. Coś tak no mi tak, się to wydaje. Było, nie? Tam na czołówkę. Tak jest. Ryszard Staniek, zawsze pamiętam tego zawodnika. Takie długie włosy miał, lata 90. To sporo tak miał, zawsze takich chciałem mieć, ale rodzice mi je zawsze ścinali. Ale miało być pięknie, miało być cudownie, a w Gdyni niestety do Gdyni przyjechała Skra Częstochowa i wygrała z Arką Gdynia. Drużyna ze strefy spadkowej? Tak jest. Walczą za utrzymanie. Mamy kilka słów Ryszarda Wieczorka po meczu ze Skrą Częstochowa. Posłuchajmy. Nie chciałbym cały czas słyszeć tego, że jest presja i tak dalej, bo tej presji w sporcie to już rozmawialiśmy i na konferencji. Nie może tak być. Nie może tak być, że zawodnik w pewnym momencie nie jest sobą i tu nad tym elementem trzeba pracować. Już pomijam to, że znowu w końcówce stały fragment, pewne rzeczy jakby się powtarzają. Ten moment, kiedy były dobre fragmenty gry, nie potrafimy jakby, jak to się mówi, docić przeciwnika. To są rzeczy, nad którymi trzeba pracować i myślę wyciągać, jak to się mówi, za uszy tych zawodników. Przegraliśmy bitwę, ale nie przegraliśmy wojny. Przegraliśmy bitwę, nie przegraliśmy wojny. Rozumiem, walka o baraże cały czas, chociaż w tej chwili Arka spadła z 6. na 7. miejsce, więc no, aktualnie na tą chwilę barażów też nie ma. No, mamy jeszcze kolejek trochę przed sobą. Za chwilę mecz z Chrobrym Głogów, potem mecz z Puszczą Niepołomice. To nie są łatwe mecze. Ale właśnie... Słuchając Ryszarda Wieczorka, czujecie, że ten facet faktycznie może tu coś zmienić? Bo doświadczenie ma na podstawie tego, co powiedział po tym meczu. Nie, no to nie jesteśmy w stanie ocenić. Nie wyczuwam po wypowiedziach. Czy debiut marzeń. Ja mam czucie. Ja nie jestem znachorem. Debiut marzeń. Grasz u siebie, prowadząc drużynę, która walczy o awans, przyjeżdża trzecia od końca, przygrywasz 0-1, może się odechcieć wszystkiego. Natomiast kocham te konferencje, bo jak słyszę trenera, który ja też, potem siada... Szczególnie w Arce Gdynia, gdzie tam jest dużo jedzenia zawsze na stołach. Siada i mówi, nie może być tak, że w pewnym momencie piłkarz przestaje być sobą. No to się zastanawiam... Znaczy, ja niezmiennie się zastanawiam, po co są te konferencje, szczególnie te przed, kiedy dokładnie wiemy, co trener powie. No i nie może być tak, że zawodnik w pewnym momencie przestaje być sobą. No to możemy to wyciąć i wkleić do każdej konferencji prasowej i właściwie tyle. Mam takie wrażenie, że pomijając, że tu jest ekstraklasa, tu pierwsza liga, tu dół, tu ciągle blisko czołówki, to wszystko, co powiedziałem o Lechii, można przełożyć na Arkę i to się w większości będzie zgadzało. Od wczorajszego meczu bardzo podobny, pomijając, że zupełnie inne miejsca w tabeli. Nie? No też ciśniesz, potem dostajesz dzwon, kończy się 0-1 i... Okej, to żeby już się nie stresować... Wolę wypowiedzieć Kucjaka po tym meczu, niż taką konferencję trenera, gdzie jest coś pomiędzy kurtuazją a nie chce nikomu za bardzo zrobić krzywdy. No, Kuciak jedzie prosto i twardo. Dobrze, ale to zostawmy w takim razie tą piłkę nożną, albo nie, bo przejdziemy jeszcze do Chojniczanki. Patrząc na tabelę, to co się stało, Wojtek, jak tam twój najbliższy wyjazd do Chojnic? Masz jakieś emocje takie jeszcze w sobie, że postaram się im pomóc, żeby się utrzymali, czy już raczej... Nie wiem, krzykniesz coś, powiesz, chłopaki, dajemy jeszcze. No. Przez ten mikrofon jakbyś tam, podpowiedział jakieś rozwiązanie. Tak, albo zobaczysz taktykę przeciwników, powiesz przed meczem, no. Piłkarze muszą zacząć grać i w meczach zdobywać co najmniej o jedną bramkę więcej niż przeciwnicy. Który to trener tak zaczął mówić? Górski. Myślę, to jest podstawa wszystkiego. No, sytuacja w Chojnicach jest bardzo zła. No zobaczymy, co będzie dalej. No tak, no to czyli pierwsza liga, ekstraklasa, jeżeli chodzi o Pomorze, jeszcze cały czas ciężko. Przed nami mecz w Chojnicach z wymienioną przez nas przed chwilą Arką. Także to też może być ciekawy mecz. To jest chyba za 3 kolejki. No już tak. Być może, wierzymy ci. To może być bardzo ważny mecz dla jednej i drugiej drużyny. Trzymamy za słowo w takim razie. Wracając na moment do Lechii, Stal Mielec w piątej doliczonej jeszcze prowadziła na wyjeździe, więc była na dobrej drodze, żeby mocno zbliżyć się do Lechii. Skończyło się na 1-1, więc zbliżyła się tylko o jeden punkcik. Już raczej nie ma co się oglądać za siebie. Nie, tu trzeba grać. Niech mieć się martwi swoją przyszłość, no tu trzeba patrzeć raczej do przodu i to nie ma co patrzeć. Trzeba grać. Trzeba zapierdzielać. No dobrze, to teraz przejdźmy do milszych rzeczy. Przechodzimy do koszykówki, która w niedzielę była bardzo słaba, ale w wcześniejszym tygodniu całkiem ciekawo jej się działo, bo na przykład Suzuki Arka Gdynia pokonała Śląsk Wrocław. A to nie wszystkim się udaje w tym sezonie. Chociaż ostatnio troszeczkę częściej, ale na początku sezonu Śląsk był przecież w rewelacyjnej formie. Ale zobaczmy sobie przez te 2 tygodnie, co się działo. Poproszę o drugą naszą planszę. Suzuki Arka Gdynia przez ten czas do dzisiaj, do tej godziny rozegrała 3 spotkania. I tak, Sokół Łańcut pokonany i to w ostatnim rzucie, w ostatniej sekundzie meczu. Śląsk Wrocław pokonany i dzisiaj... Też pokonana Stal Ostrów, więc 3 mecze z rzędu wygrane i teraz patrząc na tabelę mieli 36 punktów, więc zbliżają się, bo 42 punkty ma 8. drużyna. Niestety po drodze są czarni jeszcze tylko, ale zbliżają się. Jeżeli będzie tak dobra forma, a przed nimi najbliższy mecz to jest chyba Legia Warszawa. 3 wyjazdy. To był ostatni mecz domowy. Faktycznie, tak. Przed nimi Legia Warszawa, na pewno mecz z Anwilem i jeszcze z kimś, i teraz nie pamiętam, z Kingiem. Więc naprawdę bardzo 3 ciężkie mecze, chociaż Śląsk, Stal Ostrów, Sokół Łańcut. Nie wiem, czy ktoś by powiedział, że Suzuki Arka Gdynia w tamtej formie wygra te 3 spotkania. Tak jak wszyscy nasi poprzegrywali z piernikami, które były na ostatnim miejscu. No, dokładnie. Za to ludzie kochają takie ligi i takie dyscypliny. No to nie ma tak, że nie wiem, Śląsk gra za Storią czy z Toruniem i wiadomo, że ich tam spierze. To nie rugby. Tak jest, zobaczmy jeszcze jak tam Trefl. Trefl przegrał ze Śląskiem, Trefl przegrał z Legią i ta ich sytuacja w tej chwili troszeczkę wygląda gorzej, bo spadli na 5. miejsce w tabeli. Czarni wygrali u siebie z Dąbrową i wygrali u siebie ze Startem Lublin, więc nasze pomorskie drużyny walczą, żeby dostać się do tej 8. Bardzo fajnie, szkoda, że Trefl gdzieś tam trochę spuścił z tonu, no bo no ważna będzie to dostawienie w tym wypadku, zresztą żeby być w pierwszej czwórce. Więc tam tak jest. Też było do samego końca. Nie no, zobaczcie, jak jest ciasno w tej tabeli, w tej górnej części i w dolnej zresztą też. No tam się między 9. a 10. taka kreska zrobiła, ale tutaj między 1. a 9. jest 5 punktów i na dole między 10. a 16. są 2 punkty w tej chwili już. Jest Liga będzie ciekawsza. Ta walka będzie do końca. Właściwie wszyscy grają wszystko, no bo w tej chwili po tych kolejkach, które są, każdy jeszcze gra o coś. Trefl z Legią do przerwy, remis chyba po 38, tak, czyli łeb w łeb powiedzmy i nie wiem, co tam trener powiedział zawodnikom z Warszawy. Coś za dużo chyba. Ale no, zaczęli odjeżdżać, z każdą akcją odjeżdżali i była taka przewaga około 10 punktów i ona się już tak utrzymywała do końca. Raz Trefl trochę się zbliżył, znowu Legia odskoczyła i to już tak było grane do końca. Okej, tutaj chwila, chcielibyśmy złożyć życzenia panu Pawłowi Kwiatkowskiemu. Dzisiaj jest dzień paskudy, więc Paweł, serdeczne życzenia dla ciebie. Maria. To taka odpowiedź na twoje komentarze. No. Porozmawiamy jutro. Kwiatkowski z firmy Kowalski Foto. Tak. Teraz sobie przypomniałem, o co chodzi. No dobrze, ale przejdźmy jeszcze do niższych rozgrywek, bo tam mamy w tej chwili baraże o Energa Basket Ligę i w rozgrywkach męskich o awans walczy Decka Pelplin. Nawet Deka. No dziękuję. To nazwisko Pelplin jest, więc różnie wymawiają. No właśnie, właśnie. Dziękuję bardzo. Udatowałeś. Nie, naprawdę. Nawet Pelplinie, nie? Jedni mówią Deka, tak? Drugi mówią Decka. Oficjalnie jednak Deka. I teraz tak. Decka Pelplin przegrywa z Dziki Warszawa 2 razy. Czyli w dwumeczu, czyli w meczu do 3 zwycięstw mamy 2-0 dla Dziki Warszawa. Dziki też od nazwiska? Tak. Tak? No właśnie się zastanawiam, tak Dziki Warszawa to tak trochę w stylu NBA, nie? Takie nazwy w tym wypadku. To w poranku Kojota chyba był Dziki, nie? Tak, też. Plusy dla zawodników z Pelplina, że oba mecze grali na wyjeździe, więc teraz wracają do siebie, jest szansa, żeby wygrać. Kociewskie Diabły ze Starogardu Gdańskiego remisują w swoim meczu o awans do półfinału 1-1 i teraz 2 spotkania, mamy nadzieję, u siebie będą wygrane i awansują do półfinału w tym wypadku. U pań też jest ciekawie. O awans do wyższej klasy rozgrywkowej walczy GTK Gdynia. I niestety póki co przegrywają z Wisłą Can-Pack Kraków, zresztą bardzo utytułowanym zespołem. Ja pamiętam za moich młodych lat, że Wisła Can-Pack to był bardzo często mistrz Polski. Oni chyba zaraz byli mistrzem po tym, jak była ta wielka faza Lotosu z Gdyni, nie? To były tam mecze na styk między tymi dwoma drużynami. No, walka o tytuł. Był taki moment, kiedy to wszystko się rozstrzygało między Krakowem a Gdynią. Jak ty mówisz, że pamiętasz Wisłę za twoich młodych czasów, jak Wisła jest chyba 1906 założona, to nie było Wisły, jak ty byłeś młody. Ale Can-Pack. Ale w Can-Pack właśnie. Tak jest. Drugim naszym zespołem, który walczy o awans do najwyższej klasy rozgrywkowych, jest ekipa AZS-u Szkoły Gortata Politechniki Gdańskiej i ten nasz zespół prowadzi 1-0 z MUKS Poznań, więc też jest bardzo możliwe, że jedna i druga ekipa na przykład zagra w półfinale, bo u kobiet, u pań gramy do 2 zwycięstw. Więc jest tych meczów trochę mniej. No dopingujemy. Zresztą fajnie, właśnie. A u mężczyzn, gdyby tak Kociewskie Diabły awansowały, no to byłby powrót. Tak. Zwana też Deką. No, blisko siebie tak naprawdę grają, więc jeden czy drugi zespół, obojętnie kto. Starogard przecież doskonale pamięta czasy. Całkiem niedawno jeszcze. Tak. O medale mistrzostw Polski. To nie jest jakaś tam... To nie jest jakaś taka historia, której Paweł może nie pamiętać. Ale... To też dla tych klubów naszych, które już są w tej lidze, też jest dobre, bo logistycznie, tak? Jeden wyjazd daleki mniej. Mniej można przyoszczędzić na hotelu, na transporcie. Super by było, gdyby ktoś jeszcze awansował. 4 drużyny z Pomorza, U panów, żeby było, u pań też dodatkowe? No. Na 16 drużyn 4 z Pomorza. Piękna sprawa. Było tak, więc chcemy tego ponownie. Było parę sezonów w rugby też, gdzie Czarni Pruszczek. Było tak, że... było z szeroko rozumianego Trójmiasta. Tak, no i podium było na przykład całe z Trójmiasta, nie? Wszystkie medale w Trójmieście zostały. Tego nie pamiętam, niestety, nie? No, to... O, jutro dostanę czekoladę. Jutro dostanę czekoladę. To a propos tego, żeby przechodzić tędy i ważyć jeszcze więcej. No dobra, przechodź, zostawiamy Energa Basket Ligę i niższe ligi, dopingujemy nasze ekipy. Mamy nadzieję, że już niedługo będzie was więcej w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Czekamy i spokojnie będziemy mogli powiedzieć, że domem koszykówki w Polsce jest po prostu Pomorze. O czym świadczy mecz, który zostanie rozegrany w sobotę pomiędzy kibicami Trefla i Arki. Paweł, oddaję ci głos. Tak, klub kibica żółto-czarni. Ja spadłem i nie przyjdę, bo nie mogę. No. Miało być to w tajemnicy do samego końca, bo może są ludzie, którzy przychodzą tylko i wyłącznie dla ciebie. Właśnie, no. Mnie nie będzie, to przyjdzie więcej. Jak w tajemnicy, jak już 2 tygodnie temu o tym mówiłem. Właśnie, myśmy o tym już gadali. A to kto tam pamięta, co w tym programie 2 tygodnie temu się działo, nie? No Robert, to jesteś jedyny. Robert pamięta wszystko, Robert ma kwity na wszystkich, uważaj sobie. No. Dobrze, ale o tym meczu powiemy sobie jeszcze na samo zakończenie. A teraz bym chciał przejść do tego, co się działo w weekend, a dokładnie w sobotę. Fala Sportu była na stadionie Gokfu, gdzie transmitowaliśmy siódmy turniej Mistrzostw Polski. No właśnie, nie wiem, bo to nazwa... Znaczy mi się wydaje, że od paru lat nazwa jest już Gdański Ośrodek Sportu. Tak? Została zmieniona. Ale jak Żumwalcka 244, po prostu. Tak? Taki słynny, cudowny adres. Tam byliśmy, oczywiście turniej wygrała ekipa... No, strzelaj. No, Biało-Zielone Ladies. No właśnie, Biało-Zielone Ladies Gdańsk, która grała w rezerwowym... No nie rezerwowym, ale nietypowym składzie. Odmłodzonym. No. Bo młode dziewczyny tam grały. Też. Tak? Dobrze powiedzieliście nazwę klubu, to się widzowie domyślili, o jakiej dyscyplinie mówimy, bo to nie padło. No, ale to on o tym miał powiedzieć. No ja myślałem, że ty dokończysz. No to powiedz. Rugby. Brawo. Nauczyłem się i teraz mogę zawsze mówić rugby. Nie mówi się rugby, albo ani nic, ani po francusku, ani po angielsku. Po polsku, rugby. Po prostu. No dobra, ale teraz taka autoreklama. Bardzo się cieszymy, że tego dnia razem z Falą Sportu na żywo tę transmisję oglądało 1700 osób. Jesteście niesamowici. Jakby tak na tym stadionie GOS-u przy Alei Grunwaldzkiej 244 1700 osób się pojawiło, to by się nie zmieścili na trybunę chyba. No nadkomplet by był, jeśli chodzi o miejsca siedzące. Zmieścili, ale nie siedzieli. Ale impreza masowa. No. O właśnie, tak, impreza masowa. Także bardzo serdecznie wam dziękujemy za to, że byliście z nami. Na tą chwilę nasza cała transmisja jest już obejrzana przez... No i teraz zapomniałem. Ale załóżmy 3100 osób, więc to jest bardzo dobry wynik. Jak zerkaliśmy... 10 tysięcy, jak załóżmy. To... no tak. Dobrze. Niecałe 3100 osób obejrzało naszą transmisję do tej pory. I patrząc na wcześniejsze transmisje z turniejów Mistrzostw Polski w rugby kobiet, jest to rekord. Najlepszy wynik. To jest. Tu ważne jest... Jemy za lepszy czas. Mu przed chwilą powiedziałeś, że jest dobry. Ale będzie jeszcze lepszy. Co jest ważne, zapomniałeś powiedzieć ten napis, co jest na dole. Zamów transmisję na żywo. Jeżeli ktoś z państwa chce, żebyśmy zrobili transmisję z jego imprezy sportowej, jakiegoś eventu, turnieju, ewentualnie jakiegoś spotkania biznesowego, z czegokolwiek, możemy zrobić tą transmisję. My możemy tam się pojawić z kamerami. Będzie pięknie i będzie kolejny rekord pobity. Tak jest. Masz rację. Tak będzie. Zgadzam się z tobą. Niesamowite. Żółto-czarni się meldują na meczu. Bardzo dobrze. Brawo dla was. To teraz jeszcze czekamy na klub kibizarki Gdynia, bo fajnie, gdyby mieli przeciwnika. Nie, możemy zrobić. Ale nie, no przecież potwierdzali. Tak? No tak, ale tu ich jeszcze nie ma. Nie? A no to może akurat mają lepsze rzeczy do roboty. Trenują. Teraz tak, trenują, a nie oglądają, ale potwierdzali. No to... e-sportu zrobić jakiś taki przedmecz, nie? Zanim w sobotę się zmierzą na parkiecie. No mam PlayStation 4, więc spoko mogę przynieść, ale nie mam NBA. Reklama. Ale nie mamy NBA. NBA to mogła być twoja reklama. Live. No to teraz już nie ma chyba NBA Live takiej gry nawet. Nie, już nie ma live. No dobra, zobaczmy fragmencik tego, jak to wszystko wyglądało razem z komentarzem naszego komentatora. Wojtek Kuchta przed nami. Mam coś mówić teraz? Nie, to będziesz już mówił tam. Nie ma. No Wojtek, no, teraz lecisz, skomentuj to. Nie, ja nic nie wiem. Ale słychać nas teraz? Tak, cały czas słychać. To wesoło, Wojtek, daj, zobacz, jakie uderzenie, patrz, niesamowite. O, bum, poszło. To była blacha. I znów szarża. I szarża w nogi dużo zawsze skuteczniejsza niż... O, teraz głowami się stuknęły tak. O, musiało zaboleć. Biało-Zielone Ladies w zielonych koszulkach, a Legia Warszawa również w zielonych koszulkach. Naprawdę dziewczyny poubierały. Natomiast biało-zielone w tradycyjnych takich gdańskich strojach, czyli w poziome paski. Ale ta sytuacja mnie ciekawi. Ona podniosła piłkę, dotknęła stopą i grała dalej. Można tak. W siódemkach tak można zagrać. I przyłożenie. Jest przyłożenie. Rzuciła piłkę. Ale to jest pierwszy mecz grupowy, bo drużyny spotkały się jak będą w grupie i później w finale. W finale tylko 10-5 tylko wygrała drużyna biało-zielonych Ladies. A Legia prowadziła 5-0, także tak, bardzo... było odrabianie strat. No ale to tak jak powiedział jeden z moich gości, trener Legii Warszawa, że polska Liga Siódemek Kobiet jest najtrudniejszą ligą w Europie. A to dlatego, że żeby wygrać Mistrzostwo Polski, trzeba pokonać mistrzynię Europy, no bo biało-zielone Ladies to praktycznie reprezentacja, czyli mistrzyni Europy, także jest trudno. Trzeba sobie to powiedzieć wprost. Tak, poczekajcie, bo teraz chciałem coś powiedzieć. Dobra. Ja zauważyłem, że jak jest Marek razem z włodarzem, to się dzieją tak dziwne rzeczy. Nie, też tak mi się wydaje. Że oddziałowują na siebie, nie? Żyć swoim życiem. Włodarza nie można wpuszczać. Tak jest, ale jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Wygrywają biało-zielone Ladies Gdańsk. Finał był bardzo ciekawy. Mi się najbardziej podobała ciemnoskóra Marysia w Legii Warszawa. Tak, szybka taka zawodniczka, że... Nie do końca wiedzieliśmy, jak ma na imię, a akurat gościła u mnie w studio Laura Abucewicz, była zawodniczka biało-zielonych, no i tak stwierdziliśmy, że będziemy mówić na tą dziewczynę z Legii, Marysia, i faktycznie Marysia jest Amerykanką, tak się okazało, i no niesamowity balans ciałem i od razu przyspieszenie takie, że ciężko ją było dogonić, ale biało-zielone, oglądając jej mecze, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, praktycznie wyłączyły ją w tym finale. Tak, tutaj patrząc na inne mecze, tam po prostu dawała czadu niesamowitego, tutaj w finale no nie pograła sobie. Jedno, co dla mnie było szokiem, drużyna, znaczy szokiem, no ja już to nieraz widziałem, ale dla kogoś, kto pierwszy raz oglądał taki turniej, mogło być szokiem, drużyna Black Rose z Poznania, Poznań wychodzi na mecz z drużyną Diablic Ruda Śląska i obydwie drużyny są w czarnych stronach. Tak. Różnią się tylko tym, że tutaj mają takie, wiesz, wykończenia złote i złote numery na plecach, a tak reszta z odległości większej niż 15 metrów identycznie zupełnie, nie? No i sędziowie to ogarniają? No. Szczególnie w tych akcjach, gdzie jest taki tłok. Chyba tak, oni mają bliżej, nie wiem. Może znają zawodniczki. Jeżeli ktoś by był pierwszy raz na tym meczu, by przyszedł i powiedział, kurde, jedna drużyna gra przeciwko sobie i jakoś tak... A propos sędziów, w rugby babki sędziują, czy nie? Jest jedna. Tak? Była zawodniczka... A, teraz też była chyba. Była zawodniczka Arki. Monika kiedyś Baniewicz, a teraz Macoń. I Monika też międzynarodowo sędziuje. Bo w piłce nożnej są jakby tendencje do tego, żeby coraz więcej dziewczyn sędziowało. Właściwie kobietom kobiety to już praktycznie standard. Zastanawiam się, czy jest dużo... Jest, no tak naprawdę nie. Naprawdę jest tylko Monika, ale Monika no, na tyle dobrze, że gdzieś międzynarodowe mecze też sędziuje, nie? A na tym poziomie międzynarodowym kobietom sędziują kobiety, czy nie? Czy nie ma jeszcze ich tyle? Nie, no różnie to bywa. Tak? Zdarza się, że sędziują, nie? Nie. Teraz nasze dziewczyny pojechały na taki turniej eliminacyjny do World Series, taki Challenger do RPA. Te mecze pewnie gdzieś będą w internecie. Jakby rzucał okiem na skróty, to zobacz, przeważnie jest tak, że są kobiety, nie? To doceniajmy. Jak nie będziemy miał kto transmisji zrobić, to zawsze my możemy pojechać do RPA. O, ja już chciałem, ale mnie nie chciały wziąć. Może zacznijmy od Europy. No może jeszcze wtedy nie żyły potrzeby, więc jakiś turniej w Europie może. No tak. Rugby Europe. Jesteśmy za. Do you hear me? Jeszcze raz, i chciałbym jeszcze powiedzieć, że patrząc na rozgrywki drugiej ligi, naprawdę podobała mi się ekipa Rugby Klub Arka Gdynia. Teraz nie pamiętam, czy wygrały faktycznie wszystkie mecze, bo chyba jeden przegrały, coś mi się wydaje. ale sposób i gry, jak oglądałem sobie pierwszą ligę, drugą ligę, ekstraligę, to akurat przynajmniej w tym turnieju drużyna drugoligowa Arki Gdynia bardziej grą pasowała mi do ekstraligi. No to musi do niej awansować i grać tam będzie. Wszystko jest na boisku. Liczymy na to. Jeszcze jeden turniej w Warszawie, także... Tak, i tutaj też są ciekawe... Właśnie, bo teraz Arka awansowała do pierwszej ligi. Mhm. Rozumiem, że jak w następnym turnieju zajmie pierwsze miejsce w pierwszej lidze, bezpośrednio będzie w Ekstralidze? Nie, bo to koniec sezonu. No właśnie, nie wiem. Nie wiem, czy to nie będzie tak, że w przyszłym sezonie zacznie już od Ekstraligi, ale... Nie chciałbym tego jakby mówić, bo nie jestem pewien. W ostatnim turnieju ktoś musi spaść wtedy. Tak. No dobrze. Dobra, przechodzimy dalej. Ostatnio, Wojtek, ale mówiłeś... Jak jesteśmy przy dyscyplinie z piłką owalną, tak, to w sobotę, Marek, podpis jakiś daj. Młodszy specjalny... Tak. W sobotę... Zgadza się tylko młodszy. Właśnie, zgadza się. Młodszy to się zgadza. Ono wie. Ja teraz tutaj... Poważne rzeczy idą teraz. Rzeczy. No. W sobotę derby. Tak. Ogniwo Lechia w Sopocie. Obecność obowiązkowa. Mnie niestety nie będzie. 17? O 17, tak. Także sympatycy, fanatycy rugby. Bo ty jesteś na piłce ręcznej. Tak. Patrz, w głowie wszystko mam. Zapraszamy na stadion przy Jana Skolna w Sopocie imienia Edwarda Chodury. Marek, możesz też przyjść. Zorganizował mecz koszykówki i nie będzie czekał pół roku na derby, nie będzie. No. Słuchaj, no ja robię coś dla ludzi i jak już cel jest osiągnięty, idę innym ludziom pomagać. Wizjoner. Rozumiesz, idę innym ludziom. Wizjoner, lider. Ile jest ludzi na świecie? Jak nie trzeba tu 5. Trzeba Wojtka zdjęcie nosić teraz. Ile jest mniej więcej ludzi na świecie w miliardach? W miliardach? 8 miliardów, a ja jestem sam. Wiesz co, nie wiem, bo Chiny długo... I muszę to wszystko ogarnąć. Dobrze, że was może czasem pomożecie. Filantrop. A, dobrze. A to się akurat zgadza tylko trop. Ale weźcie tam jeszcze napiszcie morderca Marka i Włodarza, bo zaraz do was pójdę. I takie rzeczy możliwe tylko w programie Okiem Komentatora. W programie satyrycznym, tak, nie wiadomo jakim. Nawet się czasami ociera o sport. Tak ale głównie więc wracamy do sportu. I teraz ostatnio, Wojtek, coś mówiłeś o tym, że byłeś na jakiejś strzelnicy. No, byłem na strzelnicy. I podobało ci się? Bardzo mi się podobało. Na Jaśkowej. A to właśnie nasz kolega, jeden z tych filantropów, był właśnie na Pucharze Kaszub w strzelectwie. Ale... I zobaczmy krótki film. No właśnie, zobaczmy, bo to chyba o czym innym mówimy. I najniższy strzał w dziesiątce to 10-0, najwyższy 10-9. I ten, kto strzeli najwyżej te 60 strzałów, najwięcej uzyska tych wartości dziesiętnych po dziesiątce, ten wygra po prostu te zawody. W tym roku w seniorkach pierwszy start wygrała moja siostra Diana Blum. Ja byłam w tej konkurencji dzisiaj druga, o ile dobrze pamiętam. Co prawda nie popisałam się wynikiem, ale to jest jeszcze do dopracowania. Tak, to jest tylko fragmencik. Kto będzie chciał obejrzeć cały materiał, zapraszamy na naszego Facebooka, Fali Sportu. Tam zobaczycie ponad 3 minuty, jak to tam się odbywało. No i właśnie, patrząc na to, że w Kartuzach odbywają się takie zawody, zastanawiam się, czy może my byśmy nie wystawili chociaż w tej dyscyplinie sportu jakiejś swojej reprezentacji. Ale co, jako Fala Sportu? Tak. Poza tym, co znaczy strzelectwie. Chociaż w tej dyscyplinie? No bo wiele możliwości było, jeszcze nic nie zabiliśmy. No możesz to może w tej! Słuchaj, był tutaj Rafał Bielawa, mówił, na jakich zasadach każdy się może zgłosić do Pucharu Polski w futgolfie. Nie musisz mieć nikogo, możesz sami się jako Fala Sportu zgłosić. Nie ma żadnego problemu. Poza tym wiesz, jaki jest słaby punkt wszystkich tych projektów. Jak Wojtek to zorganizuje, to potem nie przyjdzie. No właśnie, ale będzie topowe. Więc trzeba od razu liczyć -1 i to nam ogranicza dyscypliny co najmniej o kilka. No. Tak jest, ale powiem wam, że ma zobowiązania, no i udowodnij mu, że nie ma. No, ale nie udowodnię, no niestety. Ale naprawdę mam, no. No dobrze, no wierzymy przecież ci, nie? No. A propos tego strzelectwa, naprawdę podziwiam wszystkich, którzy organizują tego typu zawody. Jest to sport bardzo niszowy. Ja chyba w strzelectwie pamiętam chyba tylko Renatę Mauer z Igrzysk Olimpijskich w Sydney to było? Nie, no wcześniej. I Franca Mauera. Franca Maurera jeszcze. Tego nie pamiętam. Renata Mauer-Różańska chyba potem. Tak. No, tak. Nie, myślę, że to Barcelona mogła być 92. Tak? Myślisz, że... Ja bym obstawiał, ale... No mogę pamiętać no to, jeszcze, tak, to mogę pamiętać, to mogę pamiętać jeszcze. Ale naprawdę podziwiam tych ludzi, że chcą robić tego typu zawody i podziwiam tych, bo jak widać było na tym filmiku, tam byli sami młodzi zawodnicy, no tak. Czyli jest chęć do tego, żeby uprawiać taką dyscyplinę sportu. I teraz nie? Pytanie, czy to jest właśnie taka dyscyplina, która ma szansę się rozwinąć w mniejszych ośrodkach, no bo no być może w Trójmieście nie, tak? Bo znowu wracamy do tego dylematu, że w momencie, kiedy jest tak ogromny wybór, no niby potencjał ludzki też dużo większy, ale mam wrażenie, że przykład Kartus czy innych mniejszych miejscowości, że jak już zrobisz tam coś, to teoretycznie powinni pojawić się potencjalni chętni i jest szansa na to, żeby zrobić sukces. Nie wiem. Tenis stołowy, no oczywiście, tak, w Gdańsku jest. Ale generalnie no to dyscyplina, która króluje w małych miejscowościach, tak. i takich możemy sobie wyliczyć całe mnóstwo. Jak mówiliście o olimpiadę, którą? Renata Mauer? Ja tak strzelałem, że Barcelona 90. Ja mówiłem o Sydney chyba, tak? No to tak. Atlanta 96 złoto. Mhm. Sydney 2000 złoto. Atlanta 96, jeszcze brąz, ale to z innego karabinku, bo z pneumatycznego złoto, a ze sportowego z 3 tam postaw klęcząca, stojąca brąz. Na Mistrzostwach Świata w Moskwie w 90 srebro, w Barcelonie w 98 srebro i w Mediolanie w 94 brąz. Niestety w życiorysie nic nie wiadomo na temat tego, czy ogląda Falę Sportu, ale... Trzeba dopisać, Renato, bo to Wikipedia, możemy dopisać. Liczymy na to, pani Renato, że pani ogląda. Swoją drogą przesympatyczna... Tak jest. Zawodniczka, sportsmenka, teraz trenerka, też tam szkoli młodzież z efektami. I tak to powinno być. Ale muszą słuchać ci młodzi ludzie mieć, wiesz, mistrzyni olimpijska. Kto się trenuje? A mistrzyni olimpijska dwukrotnie. Medalistka mistrzostw świata. I potem gdzieś któryś fiknie i tylko pada hasło strzelić ci. No. Jest spokój. I porządek musimy. Brzmi to ciekawie. Ale a propos tych medali olimpijskich, to kolejny nasz temat, czyli skok o tyczce. W ten weekend także w Gdyni odbyły się zawody. Dokładnie 27. Myślałem, że chce nas na olimpiadę w skoku o tyczce wysłać. Nie? Tak, nie chcecie? Nie ma takich tyczek. Nie ma takich tyczek. Ty będziesz skakał, Paweł. Spoko. Poczekajcie, bo za chwilę mam właśnie pytanie do was. 27. Festiwal Skoku o Tyczce imienia Walentego Wejmana. Cały materiał oczywiście można zobaczyć u nas na Facebooku, ale teraz fragmencik razem. Mamy nadzieję, że z głosem. Marek, tak. Z głosem, ale nie naszym. Swoją przygodę praktycznie ze skokiem o tyczce zaczynałam tutaj, no tu się wychowałam. Startowałam tutaj bodajże, nie wiem, który to był festiwal, w 2011 roku. Skoczyłam wtedy 3,10, to był rekord festiwalu do 14 roku życia dziewcząt, więc bardzo fajnie. Wydaje mi się, że już teraz jest poprawione, kilka tych rekordów festiwalu jeszcze mam, więc liczę, że zostaną poprawione w tym albo w przyszłych edycjach. Lekko bardzo spóźnione założenie, także każdy kolejne piluje tego. O, tak. I to właśnie się zastanawiam, czy to nie było oszustwo, nie, no, tyczka, bo ta tyczka dotknęła o tyczkę i się nic nie stało. No. Nie spadła. Tam musiał być jakiś klej chyba. To jak oszustwo, to zrób, tak? I sprawdź tam. Znaczy spoko, ja przyjdę, położę tyczkę, na tą tyczkę tutaj nie będę skakał. Też nie jestem przekonany, czy ona się tak dobrze zatrzyma. Tak? Myślę, że wypadkowa wielu czynników. Ale kolejny fajny festiwal... niszowej trochę dyscypliny sportu, skoku o tyczce, no bo wiadomo, lekkoatletyka, no to raczej wszyscy biegają gdzieś tam, bo to najłatwiej, najszybciej. To jest niszowa dyscyplina? No tak mi się wydaje, no. Jeżeli chodzi o Pomorze, może nie, ale jeżeli chodzi o całą Polskę, no to tak, no. No to pozostaniemy przy swoich zdaniach. Dobrze. Sukcesy mamy, to nie można powiedzieć, ale jak rozmawiałem właśnie z Agnieszką Kaszczubą ostatnio, to mówiła o tym, że jeżeli chodzi o młodych zawodników, na przykład mężczyzn, no to ich nie ma na tą chwilę. Jeżeli chodzi o kobiety, wszyscy... Wojtek chciałby, ale ma zobowiązania. Tak. Jeżeli chodzi o kobiety, wszyscy mówią, że ten poziom jest bardzo niski, ale dziewczyny chociaż skaczą i jest ich dużo. Tutaj też było widać na tym filmiku przede wszystkim dziewczyny skaczące. Więc nie ma tych młodych facetów i za chwilę, jeżeli nasi najlepsi tyczkarze skończą karierę, no to jest kicha. Dlatego mówię o tym, że tak trochę staje się niszowy. No nie, Nie, no mam nadzieję, że nie. No może gdzieś jest jakiś narybek, może gdzieś chłopaki trenują. Nie wiem, może akurat jest taki team szkoleniowy, który specjalizuje się w trenowaniu młodych dziewczyn. Nie wiem, czy już na tym etapie, na przykład wśród szkoleniowców są tacy, którzy wolą pracować z chłopakami, wolą pracować z dziewczynami. I tu akurat jest takie ukierunkowanie na dziewczyny skaczące otyczce. No pewnie Ania Rogowska, jak to ogląda, to jest smutno, tak? Że tych następczyń nie widać. No ale no, trzeba wyłapywać te talenty, no inaczej się nie da. Takie festiwale, myślę, że fantastyczna rzecz. Możliwość trochę rywalizacji, trochę zmierzenia się. No treningi w sporcie są nudne. No, w sporcie jednak chodzi o to, żeby były zawody, żeby była rywalizacja. To nie muszą być wcale jakieś super medale, nie wiadomo jaki prestiż. Organizujesz taki festiwal, jakieś zainteresowanie, przychodzą kibice. Też ci młodzi ludzie oswajają się trochę z presją, no bo na treningu w lekkiej atletyce możesz cuda. Nawet jak zawodnicy są na turbo poziomie. No weźmy takiego Pawła Fajtka, któremu miał taki czas, że jakieś tam zawody mniej prestiżowe wygrywał seryjnie. Przychodziła impreza naprawdę ważna, najważniejsza w roku czy w czteroleciu. Głowa się wyłączyła i było po zawodach, więc oni też od najmłodszych lat muszą się uczyć startować pod presją. No i to jest mega ważne, żeby takie rzeczy się działy, takie imprezy i niech się bawią. No, a jak, jeśli nie wiem, na 1 na 100, strzelam, nie znam statystyk, trafi się przyszły medalista mistrzostw może Europy, może świata, no to trzeba setki tej młodzieży przemielić, żeby wyłowić te perełki. No i inaczej się nie da. Kilka takich perełek mieliśmy, więc mam nadzieję, że będą kolejne, ale wracając do tego samego festiwalu, to mam nadzieję, że podejmiecie rękawice, bo dostaliśmy propozycję znaleźć się w tej sali, tej hali, wziąć tyczki i spróbować skoczyć. Nasza trójka. Wchodzę w to. Robert? Co trzeba tylko zrobić? Ja akurat mogę Musimy tylko czasu. Tam dojechać. Ja mogę nie mieć czasu. Spokojnie ustawimy czas za miesiąc, żebyś w terminarzu nie miał nic. W ostatniej chwili wskoczy. Nie wiem, ja go znam, może być. Ja może być. Nie, ale serialnie jest propozycja taka, żebyśmy pojechali tam i spróbowali skoczyć razem z Agnieszką Kaszubą, naszą mistrzynią Polski. Ja bym wolał sam, jak? Bo to czy mogę zderzyć, czy coś. Nie, ale wiesz, no, na spadochronie też łatwiej jest na początku w tandemie z instruktorem. Nie, ty bierzemy tyczkę, skaczemy. Ja tam z Agnieszką jadę. No, nie ma problemu. Tyczkę, a Agnieszka niech tam sobie skacze wtedy, nie? Tak, no. Tak, właśnie, my możemy ją... Wow, to jest dobry motyw, i nie? Puszczasz i... Słuchaj, tak. Lepiej, że nas na tyczkę zapraszają, niż na oszczep w hali. Albo na strzelnicę. No nie chciałbym. Byłyby tak. Ofiary. Na strzelnicę. Byłyby ofiary. Tak jest, także gratulujemy kolejnych fantastycznych zawodów w Gdyni, kolejnego festiwalu. Materiał o całym tym festiwalu możecie zobaczyć na Facebooku Fali Sportu. Jeszcze jedna informacja na temat tego, co się działo na Pomorzu, bo warto o tym powiedzieć. Gdański Trefl nie zagra o medale, jeżeli chodzi o Plus Ligę. Szkoda. Mam wrażenie, że no niestety ta zła pozycja ligowa w tabeli miała tu no naprawdę bardzo niekorzystny wpływ na to, co się stało później. No zdecydowana porażka z Jastrzębskim Węglem. No i czekamy na kolejny sezon, bo teraz co prawda jeszcze mamy przed sobą mecz kończący karierę Mariusza Wlazłego, no ale powiem szczerze, no gdzieś tam w głowie miałem, że powalczą trochę o coś więcej. Zresztą, no ale jeżeli jeszcze w zasięgu jest 5. miejsce, no to lepiej skończyć na 5. niż na 8. Więc ten sezon się jeszcze nie skończył. Potem nie wraca się aż tak bardzo do kulis, o to z kim się przegrało. No fajnie skończyć sezon na 5. miejscu. No na pewno lepiej na 5. niż na 8. Chociaż lepiej na 5. niż na 4. No tak, no będąc blisko gdzieś tam medalowego. Wygrywasz to, co w tym momencie jest w zasięgu, a nie to tak bardzo nielubiane przez część sportowców, bo nie przez wszystkich 4. miejsce, czyli już był w ogródku, już witał się z gąską, a tu jednak... A Wojtek, ty wolisz 4. czy 5. miejsce? W tej tyczce? Nie, w ogóle. Jakbyś startował gdziekolwiek. Z naszej trójki wolę 4. Okej. Ja tak jak mentalność amerykańska. Pierwszy albo wcale, reszta się nie liczy. Oj, takich sportowców to my chcemy, nie? Tak w Stanach tak jest, nie? Tam jakiś tam wicemistrz świata, czy... Zależy w jakiej dyscyplinie sportu. No. Natomiast wiecie, no, jak są rozgrywki takie faktycznie półfinałowe, finał i mecz o trzecie miejsce, no to zawsze mówię, że jest to pewien paradoks, ale przez chwilę lepiej smakuje trzecie niż drugie. No bo wygrana. Kończysz zwycięstwem i wygrywasz mały finał, a nie przegrywasz ten duży. No to wiele osób tak mówi. Potem emocje opadają i oczywiście patrzysz na to srebro, mówisz wicemistrzowie. Ale no w tym momencie jakby ten, kto zdobywa drugie miejsce, no to często jednak zdejmują te medale i nie chcą, żeby im tam to sreberko tutaj dyndało. Mi się podoba, jest taka, no nie będę tam reklamował, strona powiedzmy, która o koszykówce zawodowej, o NBA pisze. I tam wymieniają jakichś zawodników, tam urodziny dzisiaj obchodzi 60. zawodnik i tam jego osiągnięcia. Wybrany w drafcie do NBA i tak dalej. 2 razy wicemistrz NBA. Nie ma czegoś takiego jak wicemistrz. Tam jesteś albo mistrzem, co w NBA oznacza, że jesteś mistrzem świata i koniec. I już dalej nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Wicemistrz NBA. No tak, faktycznie rzadko słyszy się takie stwierdzenie. No szczerze mówiąc chyba nigdy nie słyszałem. Nie, no to bzdura jest. To jest przerzucenie jakiejś jakby z naszych rozgrywek ligowych nomenklatury na tą, do ich ligi, która w ogóle tam nie ma racji bytu. Nie? To, no tak, to jest tam, kosmos, tam jesteś mistrzem albo nikim w tej lidze i tyle. No to zabrzmiało, albo nikim. U nas walka o wicemistrzostwo oznacza, że możesz walczyć w europejskich pucharach. Coś tam na przykład. No. Ten niższy, nie? To jest gdzieś coś ci tam daje. A tam no, jak jesteś w kosmosie i jesteś drugi, no to jesteś... Nie macie. Nie ma. No, dobrze, że szukałeś innego słowa. Ale to... Chociaż będąc właścicielem klubu NBA wolałbym skończyć sezon na drugim miejscu niż na... Myślę, że inna mentalność, ale tam przecież właśnie o to chodzi, że słynni zawodnicy, tacy naprawdę topowi, którzy grali w Dream Teamie, najlepszej drużynie świata w koszykówce, typu Charles Barkley, typu Patrick Ewing, typu Karl Malone, nie zdobyli żadnego tytułu mistrzowskiego, a jakiś tam gość, który... W drużynie, która raz zdobyła mistrzostwo, był tym 12. zawodnikiem, ostatnim wchodzącym, ma ten sygnet mistrzowski i on jest większym jakby bohaterem, mimo że wszyscy doceniają ich klasę, tak? No. Osiągnął więcej, na rynku amerykańskim osiągnął więcej niż oni, bo jest mistrz, ma sygnet. A oni przez 15 lat byli w czołówce, rzucających, zbierających, najlepiej broniących, statystyki kosmiczne, grali w Dream Teamie, rozpoznawalni na ulicy, tak że przejść nie mogą. Wszyscy wiedzą, że to wybitni koszykarze, a nie mają tego jednego czegoś, o co wszyscy tam walczą. Nie? Dlatego tak ważne są transfery. Żeby dobrze trafić do dobrego klubu. Transmisje, a jeżeli chcieliby Państwo transmisję... No jak możesz to połączyć ze sobą. Dobre są transfery, za 2 tygodnie panowie was nie ma w programie. I NBA będziemy transmitować. Nie, tak naprawdę jest pewne przełożenie, teraz tak sobie myślę, na polskie rozgrywki, no bo są te dyscypliny, w których piłkarze, na przykład piłkarze albo inne dyscypliny, szczycą się mając na koszulkach gwiazdki. I tam też są gwiazdki, tylko złote, za zdobyte mistrzostwo, a nie, że ma 2 złote, 8 srebrnych i 16 nie, no to tak, ale wiesz, jakby... Szczycimy się tytułami. Wicemistrzostwo u nas jest jakby fetowane, a tam jest traktowane jako porażka, nie? To jest ta różnica. Chociaż są te dyscypliny, gdzie klasyfikacja medalowa jest absurdalna, bo czasami się liczy najpierw złote, potem srebrne, potem brązowe. A są takie dyscypliny, w których globalnie liczba medali. Tak, suma. I masz 11 brązowych i jest wyżej w klasyfikacji. 5 złotych, 5 srebrnych i żadnego brązu. No, na przykład. Jaką cudownie merytoryczną rozmowę właśnie poprowadziliśmy, naprawdę jestem... Przez chwilę się nie odzywałeś. Poprowadziliśmy fali sportu, no po prostu. No płyniemy na tej fali. No, a tak jak jeszcze do Stanów Zjednoczonych nie dojechałem. Dobrze zawiało. Spokojnie. Ale z RPA... Chciałem powiedzieć, że jeżeli Polonia amerykańska nas słyszy, jeżeli Polonia amerykańska, czy to jest Chicago... Czy to jest New York, albo tam gdzieś bardziej South, Miami? Massachusetts. To my możemy zrobić wam reklamę i wy możemy zrobić Wojtek dzisiaj. I to wszystko będzie w Fali Sportu. To jest taki adres mailowy. Biuro reklamy @falasportu.pl. Piszcie do nas. Boston, Massachusetts, liczę na was. I też Chicago. Tak jest. Możemy eksperymentalnie od Polonii Gdańsk zacząć. To nazwy Stoczniowiec wróciło. Ale może w jakiejś innej dyscyplinie, nie? Cały klub się... To nie piłkarze też, To dlatego może w Polonii właśnie, bo jej nie ma. Gdzieś tu jest pobliżej. Dobra, tu już pomału kończymy program. Nas Polonia australijska. Jezus Maria. Żebyś nie pojechał za daleko jeszcze w drugą stronę. Bo tam też jest Polonia. Gdzie? No tam, gdzie nie wolno już mówić, że tam. Jeżeli tam, gdzie nie wolno już mówić, że tam jest Polonia, to my was wyrwiemy, wracajcie do nas. Tak jest, a teraz zapraszam na terminarz tego, co się będzie działo już w najbliższym czasie w pomorskim sporcie, czyli szósteczka. Tym razem skupiłem się na tych najważniejszych spotkaniach. Legia, Suzuki Arki Gdynia 20-21 Chrobry Głogów. To japońska firma, nie? Tak. Jeżeli słyszy nas Polonia japońska. Ty. Chrobry Głogów Arka Gdynia to 21 o 18. 21 także o 18 AZS AWF i S-Balta kontra Global Farm Orlicz. To jest tenis stołowy i to jest rozpoczęcie playoffów. Nie, nie powtórzę. To jest rozpoczęcie playoffów. Walka o tytuł mistrza Polski. 22 o 11 zaczynamy meczem KK Żółto-Czarni kontra klub kibica Suzuki Arki Gdynia. 22 także o godzinie 15 Lechia Gdańsk kontra Krakowia Kraków. 22 Ogniwo Sopot Lugby z Lechią walczą. Widzę pewne faux pas tutaj. Tak to nie mów, po programie pogadamy. Nie, teraz ci powiem od razu, bo może ktoś jednak to ogląda. 22 też o 17, w tym czasie, kiedy są derby w rugby, jest mecz piłki ręcznej. Ale ja specjalnie tego nie dałem. Czemu? Bo się nie mieściło. Aha, no to jest mecz piłki ręcznej. Torus Wybrzeże Gdańsk gra z Piotrkiem. Mówię, że te takie najbardziej ciekawe dodałem, no bo Torus wiadomo, że już będzie w tych playoffach i w ogóle i wszystko okej. Ale nie ma playoffów. Aha, zapomniałem znowu. Cały czas jestem pewien, że tam playoffy są. Ma szansę na 4. miejsce w tabeli. Tak. Które da wtedy prawdopodobnie grę w europejskich pucharach. No ale medal już nie ma. No ale Paweł uznał, że jak nie ma playoffów. Tak, bo amerykański nie ma playoffów, nie mieści na tej. No tak, no. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak samo nie ma MMTS-u Kwidzyn, no. Przyznam, że MMTS Kwidzyn trochę nam ostatnio podpada, bo często o nim mówimy, często podajemy gdzieś jakieś informacje, a nigdy w życiu nas nie zalajkowali. Nie podoba mi się to. No hello! Coś tu jest nie tak, no. Jeżeli słyszy nas Polonia... z Kwidzyna. Tak jest. Dobra, jeszcze szybciutko. GTK Gdynia, Wisła Can-Pack to 22 o 15. 23 AZS Szkoła Gortata Politechnika kontra MUKS Poznań. 23 Juwenia kontra Rugby Klub Arka Gdynia. I 23 o 15.30 Trefl Sopot Anwil Włocławek. I 23 o 14 Żurzel wraca po tygodniu przerwy z Dunek Wybrzeże. Enea Falubas Zielona Górka. Sopot, Zielona Górka. Świadomie rozumiem Górka. Sopot z Anwilem ważny mecz z punktu widzenia Słupska, no bo tam urwanie punktów tak jest. Anwilowi to zawsze zwiększa szanse. A mecz żużlowy faktycznie przełożony z soboty na niedzielę, bo Duńczycy w eliminacjach Mistrzostw Europy, więc mecz w niedzielę. Oby doszedł do skutku, bo pogoda kapryśna, a dyscyplina uzależniona od pogody, jak żadna inna. Tak jest. No dobrze, i teraz bardzo trudne zadanie, panowie, przed wami. Kto bohaterem za okres wielkanocny? Jeżeli kto bohaterem z Polonia z Wysp Wielkanocnych? Za ten ostatni weekend, czyli potrzebujemy 2 bohaterów. Moim bohaterem okresu wielkanocnego jest Robert, a powielkanocnego Paweł. Króliczek wielkanocny myślałem, że powiesz, no ale okej. Nie no, ja ci powiem tak, powielkanocny, czyli ten ostatni weekend, no to dziewczyny, wiadomo, Biało-Zielone Ladies. Ja tak samo stawiam, więc już mamy. No wszystkie nasze, nie mieliśmy dużego wyboru, bo wszystkie nasze drużyny i wszyscy nasi sportowcy no, przegrywali. Trochę samo się wybrało. A wcześniej, no to chyba koszykarze Arki za zwycięstwo ze Śląskiem. Matko Boska, no to wszystko, co ja powiedziałeś, no to jest niemożliwe. No dobrze, może Robert ma inne zdanie. Nie, jakie ma znaczenie moje zdanie w tym momencie? No nie powiem tego. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Okej. I na koniec programu zapraszam, żeby pokazać teraz Państwu nasz plakat najbliższego sobotniego wydarzenia, które organizuje właśnie Fala Sportu ze Szkołą Podstawową nr 92. Charytatywny mecz koszykarski wspierający akcję Pola Nadziei na Pomorzu. Hala sportowa Szkoły Podstawowej takiej, która powiedziałem przed chwilą, startowa 9 o godzinie 11. KK Żółto-Czarni, klub kibica Trefla Sopot kontra klub kibica Suzuki Arki Gdynia. Serdecznie zapraszamy na halę. Będą kibice walczyć przeciwko sobie. a dopingować ich będą koszykarze jednego i drugiego zespołu. Czyli zamiana miejsc. Tak jest, zamiana miejsc. Każdy może przyjść na to spotkanie, wstęp jest wolny. W czasie spotkania będzie kiedmarz słodyczy, ciast, kawy, herbaty i tym podobnych różnych rzeczy. To akurat jedzą coś takiego. No przepraszam, ale to jest prawda. Jestem specjalistą do spraw jedzenia na eventach, więc akurat Marek trafił. Tak jest. No, starszy specjalista już nawet, bo broda siwa. Właśnie, starszy specjalista powinien. Od tego powinien być starszy. Albo majster wręcz, no. Od tego. Ale, bo trochę zaczęliśmy żartować, ale powiedz, że cel jest szczytny z tymi czasami. Tak jest. Akcja Polana, czyli na Pomorzu, to jest akcja wspierająca wszystkie, znaczy 7 pomorskich hospicjów na Pomorzu. Podczas tego dnia zbieramy pieniążki do puszki, każdy grosz się liczy, potem to zostanie wrzucone do takiej wielkiej puli, z której podzielone zostaną fundusze na wszystkie 7 pomorskich hospicjów. I nie będziemy tutaj tłumaczyć według jakiego algorytmu, bo... Tak, bo jest jakiś, ale to jest... To nie jest czas, tak, miejsce, to jest program sportowy, nie matematyczny ogólnie. Ale serdecznie zapraszamy. Wszystkie informacje u nas na Facebooku, na YouTubie. Niedługo mamy nadzieję, że... No, zobaczymy się właśnie tam w tej hali. Oprócz Wojtka, bo nie będzie, może Robert, może będziesz miał chwilę, to byś padł też do nas. Nie planowałem, więc może się pojawię. No właśnie. Działamy w duecie, wiesz, to jest zgrana akcja zawsze. Ja planuję i nie mogę, on nie planuje i może. I zawsze ktoś z nas się pojawi. Więc bardzo trzymam, za nic nie trzymam ogólnie, ale bardzo bym się ucieszył, gdybyście jednak byli. Wojtek wiem, że będzie, ale nie będzie ogólnie, a Robert więc może wpadnie. Raczej nie będzie, to może będę. Tak, właśnie. No dobrze, także to co? Wszystko wiemy, jeżeli chodzi o ten program. Si. Ty jesteś jego prowadzącym, więc... Wszystko. O wszystkim powiedzieliśmy. Spóźniliśmy się 15 minut, ale nadrobiliśmy to, bo ten program będzie krócej trwał niż godzinę. Nie. Nie? No jak? A nie, równą godzinę, patrzcie. No zawsze, równiutko po prostu. No teraz równiutko, będziesz się żegnał, więc i tak przewalimy. Dobrze, kochani. W takim razie pokazując takie serduszko, będąc tak bardzo olśnione przez słońce... Pokaż jeszcze raz o serduszko. Teraz dobrze, przed chwilą jak wątroba. Wiem, no. Przerozmiejcie serce. Ja z miłą chęcią chciałbym was wszystkich ucałować, oprócz Pawła Kwiatkowskiego, który pewnie ogląda ten program do końca. Paweł, jedyny. Tobie podam rękę, ale ogólnie serdecznie dziękuję, że byliście z nami. Zobaczymy się w następnym tygodniu, czy w tym składzie, czy nie w tym składzie. Zobaczymy, kto dotrwa do następnego tygodnia. Jeżeli będą takie wyniki sportowe jak w tym tygodniu, pewnie będzie ciężko nam się spotkać, bo nie chcemy więcej takich weekendów, gdzie tak dużo porażek musieliśmy przełknąć. Prawda? Dlatego dostaliście na osłonę. Bardzo ci dziękujemy, Wojtku. Mam nadzieję, że sushi też będzie wam smakowało. Miało być sushi. Przekonany. Sushi jest z Japonii, nie? Jeżeli słyszy nas Polonia Japońska. Razem z nami był dzisiaj animator Okiem Komentatora Wojtek Kuchta. Pozdrawiam Polonię na całym świecie. Pracujący na co dzień w Radiu Gdańsk Robert Silski. Pozdrawiam Polonię na całym świecie i Wojtka. A myślałem, że patrz, ale tobie nie dodadzą żadnego podpisku, patrz, widzisz? Bo nie? Boją się, oni się boją. No, nie, bo oni wiedzą, że Robert też chodzi na strzelnicę, ale nie strzela z pneumatycznego. Okej. Okay. No to zobaczymy, co wymyślili u mnie w takim razie. I Paweł Oldi, dziękuję wam serdecznie, widzimy się za tydzień. Bardzo dobry specjalista do spraw jedzenia na eventach. Dziękuję w takim razie. Widzimy się za tydzień. To mogła być wasza reklama. Wszystkiego dobrego i smacznego. Tak. Pozdrawiam. A jeżeli słyszy nas Polonia... On to zjadł z papierkiem? To naprawdę... Papierek dostał. Ty, ale tam się... jak taki knur. Weź.